Siemaneczko, witamy, wspaniały czwartek. No i tak, wczoraj dostaliśmy info, dachóweczka jest już na hurtowni, także gdzieś do godziny 10 ma dojechać. Także wypijemy kawczana, pogarniamy się tu. Dojdzie dachówka, to zamkniemy najpierw tam kominek, żebyśmy mogli to rusztowanko sobie wziąć tu, nie? Także wreszcie, nareszcie. Delikatny mrozek trzyma, ale podają od następnego tygodnia na plusie już, także spoko, tylko że tutaj u nas to deszcz ma panować. Ale w każdym bądź razie lecimy na inną robotę. Małą wycieczkę sobie zrobimy. Na zachód. Dobra, dopijamy kawę, Emil. Bierzemy się. I się bierzemy. Wracamy później. Aż zasuwają te chmury. Widać, jak słoneczko świeciło, jak stopniał ten szron, nie? No dzisiaj będzie tak słoneczko. Tak, pokażemy wam, na jakiej zasadzie to działa. Emil, weź tam, lej po środku komina, no. Spójrzcie, woda teraz idzie tam pod dachóweczkę i tu, spod tej dachówki powinna nam wypłynąć. O, widzicie? O, teraz mi tutaj polał. O, tak jak widać, to co się dostanie pod komin, spadło do wypływa, nie? Daj no jeszcze. Oczywiście, jakby tu była, padał deszcz, to widzicie, wszystko co pójdzie pod spód, to wypływa tutaj, nie? Oczywiście, tutaj zrobiliśmy delatacji z 5 mm. Jeszcze weźmiemy dodatkowo, oczywiście, jak ten szron zniknie z tego komina, będzie na plusie. Zobaczcie, teraz zamarza ta woda. Silikonem dekarskim, uszczelniaczem, po prostu te przerwy jeszcze uszczelnimy, także praktycznie nie będzie takiej możliwości, żeby ta woda dostała się pod spód. No a zapobiegnie to wpadaniu śniegu, nie? Ale w razie jakby to zawiodło i dostała się ta woda, także ona sobie wypływa. No i tutaj jest taśma przyklejona spod tej dachówki. Będzie płynąć. Już zamarzłem. No tak jak widzicie, tutaj leje, a ona spod tej dachówki wypływa. No niestety to zamarza. Zresztą na tamtym kominie może wam to lepiej wyjaśnić. Dobra, zamykamy i przenosimy temat i czekamy na dachówkę. Teraz wyjaśnię na tym kominie, bo cała woda, która by się dostała pod dachówkę, spłynie po opierzeniu. Tu jest taśma, nie? Ta taśma będzie naklejona na tą dachówkę. Tu linienka ładnie zrobiona. Także cała woda, jaka się tu by dostała, i tak ona nie będzie płynąć po membranie, bo nam po tym wypłynie na tą dachówkę, nie? To tak będzie wyglądać. Zresztą może tu jeszcze pokażemy. Jakby spod tej dachówki nagle woda wypływała, nie? Zresztą pokażę. Tu zobaczcie, niby ten sam kąt, nie? Zobacz, tam wszystko zamarznięte, jednak te drzewa, wiesz, zasłaniają, nie? I tutaj jest całkiem inna bajka. Wrzniemy sobie tą blaszkę tutaj. Zagniemy. Dachóweczka nam ładnie siadła. Zaklepiemy sobie. Niestety już jest po 10. Dachówki jeszcze nie ma.
elegancko pośtukać, pośtukać. Dobra, Emilu, ile mamy tych dachówek? Jedną? No to nasze lejemy. Kurczę. Dobra, muszę zadzwonić. Spójrzcie, ile igieł z tych drzew. Podgrzejemy sobie, żeby on się kleik dobrze złapał. Taśmę zerwałem. Ach, grzeje, skubane. Jest klej butylowy, także no jak złapię to... I tu taką linienkę utworzymy. Przyjechał chyba zresztą. Tu jeszcze taką uformowałem rynienkę, nie? Żeby ta woda tutaj ładnie się odprowadzała. Tak naprawdę to można cały komin obrabiać tą taśmą, bo to jest taśma ołowiana. Po prostu zamiast obróbki blacharskiej na wierzch się daje, nie? Tylko no tak jak wspominałem, my robimy, żeby nie było tego widać, bo z dołu by to wyglądało normalnie, ale tak będzie ładniej. Dobra, domykamy to. Pokażę wam jeszcze raz, na jakiej zasadzie to później działa, bo Emi to tam porozlewał na wszystkie strony, także bokami poszło i to... Zaraz się zmienię. I tak, tutaj mamy obróbkę blacharską, także nie damy tam łaty. Można sobie tak to przekręcić. Podkładeczka z farmera z jednej, z drugiej. Jeszcze dodatkowo. Uszczelniarz dekarski. Dodatkowo jeszcze zabezpieczymy uszczelniaczem dekarskim. Dobra, tu równiutko. Tu równiutko. Tu jest łata pod tym, także jest do czego złapać. O, szczelny temat i pewnie jeszcze nie dokręcam mocniej, bo może trzeba będzie ją jeszcze ustawić, nie? No i tak tyk, tyk, tyk i później robimy próbę wody. Widzicie, jak tą trzeba odciąć akurat te nóżki, no nawet jakby zostały nóżki, no to nie ma za co ich założyć, nie? W słoneczku fajnie, mrozek trzyma, ale fajnie. A od następnego tygodnia na 12 stopni pokazują na zachodzie. A my czekamy na zachód. No i tak, pokażę wam, na jakiej zasadzie to teraz działa.
lejemy wodę za komin. Spójrz. Wszystko, co poleci tam, dostanie się pod komin, wyjdzie tą dachówką, nie? Pod tą dachówką. Te rynienki, co tam porobiłem, ta taśma. Także tak to działa. Oczywiście to mogłoby tak zostać, ale nie zaszkodzi. Uszczelnimy jeszcze to tym uszczelniaczem. Tasiemkę zaraz przykleję elegancko, także nic nie będzie widać, a będzie 100% pewne, nie? No i tam masz, kolego, odpowiedź, który pisałeś, że jakiś gryzoń wejdzie, coś tam, coś. Także no, nie wiem, chyba jakiś gryzoń z diaksem. Dobra, wracamy, jak obrobimy, pokażę efekt końcowy. Jak wygląda obrobiony kominek. Jeszcze weźmiemy, opukamy trochę i przenosimy. No i tak się prezentuje kominek z dołu. Jak dla mnie cacy. Dużo bardziej mi się podoba ten sposób bez tej taśmy na wierzchu czy obróbki blacharskiej, nie? Tak to komin wygląda jak integralna część dachu, chociaż w żaden sposób ten nie jest przymocowany do dachu. No ale nie widać tej obróbki czy tej taśmy, tak? Także tak to wygląda. Piękna pogoda. Powiem wam, piękna pogoda. Dostałem już info, że prawdopodobnie w styczniu inwestorzy dostaną pozwolenie na te dwa domy z mojego projektu. Także zobaczymy. W następnym tygodniu do 12 stopni nawet podają temperaturę. Także być może, jak będzie pogoda, wystartuje się wcześniej, nie? Zobaczymy. Jak na razie wszystko się zapowiada. Co, przenosimy się teraz tam. Połóweczka doszła. Wreszcie dojechała ta dachóweczka. Zaraz zobaczymy, jak będą te połówki pasować. Nie no, inwestor chyba w specyfikacji nie robił sobie jaj. Musi to pasować. Znaczy, no nic nie musi. Widać, dachówka jest. Z tej strony zima. Dwie pory roku, co? Nie, na samym tygodniu 12 stopni. Na samym tygodniu 12 stopni tutaj. Także gitara, nie? Dobra, co, przenosimy się mi tutaj. I zamykamy to, później tamto, później tamto. I sprzątamy. Co? Zabiłby się. No, tak to wygląda. Budzę się co rano. Zobaczcie, ile tych igieł. Inwestor będzie miał problem z tym. Czy problem? Zajęcie. Co roku wyczyścić rynny i tyle. Tak czy siak powinno się to robić, nie? Ale tu wyjątkowo będzie miał pozabijane. To i tak już ze dwa razy opukaliśmy to, nie? Jak robiliśmy. Tak to już by były pełniutkie. Dobra, wracamy później. No i dobra, chwila prawdy. Czekaj chwilę jeszcze. No daj. Tak jak widać, tu jest kreska. I teraz. Panie i panowie. Pasuje. Emil, pasuje. Tak musi być. O, ale już się już spociłem. Myślałem, że za wąska ty. Wiecie, co by to było? Tragedia. Jakby to nie było to. Ale jednak popłaca trzymanie się zaleceń producenta, nie? Także także, także. Dobra, dawaj następny.
delikatnie, bo mamy tylko dwie w zapasie. Bajeczka. Do linii. Delikatnie. Dobrze wymierzone. Wymiaru się trzyma. Musi być git. Dobra, mi wiesz co? Dawaj ten wiertarkę, kręty i zamykamy od razu tą kręcową. Nie będę 5 razy chodził. No. Jednak rozmyśliłem się, wolę najpierw te połówki dać. Nie, bo tak to jeszcze mam na czym stanąć. No nie było jak tego rozciągnąć, żeby tą połówkę ani ściśnić, ani rozciągnąć. Za duża różnica była. Żeby się obejść bez tych połóweczek. Znaczy pewnie by rozciągnął jakoś, ale japy by były takie nierówne. Na pewno linii by się nie utrzymało. Po coś producent to wymyślił, nie? Dwie. Dawaj dwie. Oczywiście tu by nie była taśma zrywana, tak żeby można było przykleić. Dobra. Zobacz, jakie buciki sobie zasurfowałem, to już w tamtym roku. Pan mówił, że to myśliwskie. Ale cieplutkie. Co myślisz? Daj mi na dole od razu na wierca, żeby tutaj się nie kręcić. Myślę, że piątek, jutro piątek, sobota, poniedziałek powinniśmy tu poogarniać wszystko. Wiązary tam montują w piątek. To następny poniedziałek lecimy na następną robotę. Niedaleko Wrocławia. Tam będę miał inny patent na dach. Będę chciał inaczej zrobić, żeby nie chodzić po dachówce. Tak samo zrobimy tutaj. Zamontujemy sobie najpierw łaty. Damy dwie warstwy, dwa rzędy dachówki, taśmę przykleimy, zamkniemy sobie wszystko gąsiorem
i dopiero dołożymy resztę, żeby nie chodzić po dachówce, nie? Bo tak jak widzicie tutaj, to jest słaby temat. I na tamtej budowie będę chciał tak zrobić, że tam jest dach kopertowy i też najpierw sobie poobrabiamy prawdopodobnie gąsiory, a później będziemy lecieć z połaciami. Także do góry się wejdzie na dół i temat zamknięty, już nie będziemy wchodzić. Ale nie mogę się już doczekać budowy mojego projektu. Naprawdę. Także każdy, kto będzie chętny, zapraszam. Inwestorzy nie mają żadnego problemu z tym, żeby zajrzeć, zobaczyć, porozmawiać. Ja oczywiście też. Także jak tylko ruszymy, to dam namiar, gdzie, co i jak. Co, Emil Kuku? Piętnaście. Ile masz? Dobra, wracamy po... Dajemy. Dachówka i tak dochodzi do blachy, ale jeszcze przybiłem pasek folii, nie? Tej membrany, żeby było. Żeby było pewniej. Nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Dobra, i tak do samej góry. No i tak, dom mamy zamknięty. Jeszcze został nam garaż. Także tak to się prezentuje. Powiem wam, że nawet nie widać, że tam jest jakaś połóweczka. Ładnie się to wkomponowało. O, tak jest zrobione, żeby producent tak to wymyślił, żeby nie było widać, nie? Bo co to by było, jakby było widać. Ale zakręciłem teraz. Dobra, powiem jeszcze na komentarze i lecimy. Słonko już zachodzi. Tarari en tarara. No. Peter, z tą dokładnością to masz rację, nawet młodzi nie robią dokładnie. Pozdrawiamy. No powiem ci, no nie wszyscy młodzi nie robią dokładnie. Tomasz Wilkos, witam. Tak krótko, więźba w środę i deskowany dach. Dać papę czy membranę? Zamierzam dachówkę położyć przed zimą. Co sądzicie na ten temat? Pozdrawiam. Pozdrawiamy. No myślę, że membranę. Membrana oddycha. Ma takie zalety, nie? Good father, siemaneczko, witam, wspaniałą sobotę i tak dalej. Pozdrawiamy, Krystian M. Nie podoba mi się ten brak roboty u was. Oznacza to, że będzie przerwa w filmach. Jakbyście byli w trzy osoby, to można by zacząć następną budowę. Aby tylko zasyp zrobić przed minusami. Pozdrawiamy. No powiem ci, no czekamy na pozwolenia, nie? Czekamy na pozwolenia. Dostałem cynk, że prawdopodobnie będzie dom w styczniu, nie? Rafał Wińczyński, wiem co czujesz, Przemo. Ja też nie wyrabiam w domu więcej niż 3 dni.
takie hobby. Pozdrawiamy, no powiem ci, ciężko. Ciężko wytrzymać w domu. Chociaż i tak ja to sobie zawsze coś tam wymyślę do roboty. Roboty to nie brakuje, tak jak to się mówi, głupi to sobie zawsze zajęcie znajdzie. Pozdrawiamy. Tomasz Biskup, nie przejmuj się hejtami, róbcie swoje, a tylko zyskacie. Super robota, fajnie się was ogląda. Pozdrawiamy, dzięki. Srebrniak Marcin Kawczyński, jutro niedziela, zapewne też przyjedziemy. Ha, 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 w niedzielę, ha, ha, ha. Pozdrawiamy. Piotr Bielski, siemka. Pozdro ziomale, idziecie jak burza. Mimo wszystko, pozdrawiam, pozdrawiam. George Mateja, może zimy nie będzie. Pozdrawiamy, no. Nie będzie chyba. Magister Pigularz, Przemek, powiedz, czy z perspektywy czasu i wykonanych prac kupiłbyś ponownie tą spawarkę Magnum Snake? Jakieś wady tego sprzętu? Pozdro. Robota jak zawsze, wysoki poziom. Pozdrawiamy. Powiem ci, że fajny sprzęt, kupiłem go drugi raz. No, wady jakie na razie nie zauważyłem. Nie, chociaż powiem ci, ma jedną wadę. Chociaż jest na tyle mała i poręczna, że może sobie na ramię zawiesić, na tym sznureczku, ale ma bardzo krótkie kable, ale mi zależało na tym, żeby to było malutkie i mieściło się po prostu w samochodzie, żeby dużo miejsca nie zajmowało, nie? Także to jest jej plus, bo ma małe wymiary i naprawdę jest mocna, nie? A no, ma krótkie kable. Łukasz Tuś, co wy majsty będziecie przez ten czas robić, aby do nowego roku i wiosny, aby jak najszybciej przyszła? Pozdrawiamy! Krzysztof Supryciński, pokażesz coś jak progres w twoim domu? Pozdrawiamy! No, progres w moim domu jest na razie zerowy. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie będę sprzedawał swój dom. Za niedługo dam info, bo może internety mi pomogły w tym. Także myślę, że jak ktoś w okolicach by szukał czegoś, to bardzo fajna oferta będzie, bo... no. Dlatego nie chcę nic tam kończyć, bo może ktoś będzie chciał coś sobie poprzerabiać po swojemu, nie? Także pożyjemy, zobaczymy, bo oczywiście mógłbym się dogadać, że też bym tam coś pomógł zrobić. Ale zobaczymy. Ale prawdopodobnie będzie do sprzedania, także na razie nic tam nie rzeźbię. Kolonka 69. Czym twoim zdaniem wykończyć ocieplenie stropu betonowego nieużywanego? Co na styropian, żeby się nie zniszczył? Pozdrawiamy. No tak po taniości, no to co, jakaś folia, jakieś legary i płyta, nie? Jakieś legary i płyta, tak po taniości, jak nieużytkowe, no to wydaje mi się, że wystarczy, jak tam nie będziesz nic robił, żeby nie zalewać posadzki żadnej, nie? Pozdrawiamy. Buduj sam dom. Te firmy dostarczające towar to patologia na maksa. Sam miałem ostatnio cuda takie, że szkoda gadać. Opóźnienie po 3 tygodnie, towar nie ten co trzeba i jeszcze dostawcy zatrzymali się w rozwoju 30 lat temu i nie wiedzą co to HDS, tylko ręczne rozładowanie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, zbuduj sam dom i dziękuję ci za intro do mojego kanału. Już pod tym, w ten film wrzucę to intro, także dzięki bardzo, naprawdę. Jakby ktoś jeszcze nie widział, nie był na kanale, także zapraszam, zbuduj sam dom. Tu macie w komentarzu, nawet możecie sobie wejść. Naprawdę w porządku facet. Dużo mi pomaga, nie? Dużo mi pomaga, podpowiada, bo tam trochę siedzi w internetach. Ja to jestem no, ciemny w tym temacie, nie? Zacząłem w tamtym roku. Tak naprawdę to nawet nie wiedziałem, jak konto założyć na początku. Dobrze, że wcześniej miałem taki kanał motocyklowy i trochę tam się bawiłem, ale no naprawdę dopiero poznaję ten temat. I no i mi dużo gościu pomógł, nie? Także dzięki kolego za intro. Zbuduj sam dom. Oglądam i kawę popijam, zajadając się jajecznicą. He, niedziela rano. Budowlany teleranek. Pozdrawiamy! Łukasz Tuś, cześć Przemek, siemanko. Mike LTM32, wszyscy jadem i jadą. Po premierach, dobra rada, rób swoje, nie przejmuj się hejtowcami. Pozdrawiamy! Nie, no jakoś tam się nie przejmuję, nie? Nie przejmuję. Ty już 15 po? Kurde, nie zdążę. Co? Zdążę, nie? Na którymś tam zdążę. Także dobra, trzymajcie się i tak mi zaraz bateria pewnie padnie.
Trzymajcie się do jutra. Jutro atakujemy to, tamto i tamto. I wszystko. Do jutra. Na razie. Trzymajcie się.